Szczęść Boże, coś Wam powiem. Wczoraj padło pytanie, które przykazanie jest najważniejsze. Wyszło, że przykazanie miłości. I dziś możemy miłość zobaczyć w akcji, kiedy uwalnia kobietę z niemocy. Miłość przekracza wszelkie granice i zakazy, jeśli tylko prowadzi ku dobremu. Dlatego, że prawo potrzebne jest tam, gdzie nie ma miłości. W tej sytuacji szabat i synagoga mogą się wydawać nieodpowiednie dla czynów sprzecznych z prawem. Ale gdzie można doznać duchowego uzdrowienia, jak nie w świętym miejscu i w świętym czasie? Zresztą, czyż świątynia nie jest miejscem przebywania Boga, czytania Jego świętych słów i doświadczania Jego bliskości? Czymże jest świątynia bez Pana? Święty Hieronim powiedział, prawdziwą świątynią Chrystusa jest dusza wiernego. Przystrój to sanktuarium, upiększ je, złóż w nim swoje ofiary i przyjmij Chrystusa. Jaki ma sens dekorowanie ścian drogocennymi kamieniami, jeśli Chrystus umiera w osobie z głodu jak biedak? Takich biedaków w kościołach jest mnóstwo. Niemalże na każdej Eucharystii są ci, co są związani, pochyleni, niezdolni, by spojrzeć na Chrystusa z nadzieją na uzdrowienie. To pochylenie do ziemi, ta niezdolność poszerzania swoich horyzontów, tak żeby sięgały one nieba i tego, co ponadziemskie, jest charakterystyczną cechą naszej cywilizacji. Co więcej, wynika to nie tylko ze złej woli, co z jakiejś wewnętrznej słabości naszej cywilizacji. Patrząc na zachowanie przełożonego synagogi, możemy powiedzieć, że jesteśmy mocno zdziwieni jego postawą. A była to postawa zamknięcia się na oczywisty cud, który się dokonał. Widział, a to nie wpłynęło na niego w najmniejszym stopniu. Był oburzony Jezusem i jego zachowaniem. I takich osób też jest sporo. Widzą i nie zmieniają się. Oburzają się Bogiem, gdy ten czyni dobro. Oburzają się, gdy tego dobra nie doświadczają i widzą wokół siebie tylko same złe sytuacje. Kto więc dziś potrzebował uzdrowienia? Kobieta, która miała wykręcone ciało, ale żyła prawdziwie, czy człowiek, który miał zasady, ale nie wierzył? Wbrew pozorom, postawa zwierzchnika nie jest zaskakująca. W naszym życiu też znajdziemy takie momenty, gdzie zachowujemy się jak on. Bo szef kazał, bo zasady, bo regulamin. Robimy tak, bo tak trzeba i nawet się nad tym nie zastanawiamy i nie tłumaczymy dlaczego. A czemu Jezus się tego nie trzymał? Bo nie jest wplątany w żadne konwencje, w to, co wypada lub nie. On spogląda w głąb człowieka i może dostrzec ogrom cierpienia w nim. Widzi sytuację i reaguje bez zwłoki. Opiekunowie tej kobiety nie byli zadowoleni, bo stracili źródło dochodu. Woleliby, żeby nadal została związana. Zły także się nie cieszy, kiedy wyrywamy się z jego więzów, wyznając swoje grzechy. Będzie musiał na nas polować, by znów nas upokorzyć. Ta Ewangelia jest dobrą nowiną o tym, że Chrystus bez trudu daje sobie radę z naszym wrogiem, któremu udaje się rozdzielić ludzi z Bogiem, któremu udaje się pochylić nas do ziemi i zamknąć w horyzoncie tylko doczesnym. Nie da się od zaraz zastąpić prawa miłością, ale róbmy to stopniowo. Niech każdy dzień przybliża nas do nieba, wypełnijmy nasze serce prawdziwymi pragnieniami, które dają nam pełnię i pozwalają chodzić wyprostowanymi, patrzonymi w niebo. Z Panem Bogiem. Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.